wszystkie kropki pojadły, no to teraz muszą się umyć. Tutaj. Oj, tam też przed chwilą się mył, ale widzę, że już Igunia zaczyna zaczepiać naszego Karolka, albo Karolek Igunię. O, proszę, jaki tutaj krok. Jaki krok. Gdzie wy tam jesteście? W tej dżungli. O, jak pięknie kotki wyglądają w dżungli. Jak pięknie. Zburzyłam wam plan. Tak? No, a ty przyszedłeś już, tak? Tutaj miseczki. Wylizane. Co? Czyżbyś się sztyftował do tej małej kuwetki? Sądząc po siuśkach, to były takie właśnie siuśki. No i poszedł sobie troszkę dojeść, Niuniek. Zaraz im tam zrobię jakiś miększy kocyk, żeby miały fajnie. Tak, Iwo? Iwa u nas budowa, już pracuje, dźwigi jeżdżą, kopią. Tak, takie życie. Od rana. No dobra, będziecie rozrabiać, a ja kończę sprzątać. Oni największe było najpierw syczenie przez Igę oczywiście, a teraz są najlepszymi kumplami. Właściwie tylko Iga chce się z nim bawić. No pobaw się. No i co tu mamy? Mamy tak króla tego pokoju, Karola Wielkiego, który ze stoickim spokojem po prostu znosi wszystko, co się tu dzieje. Jest kochany, kochany. Oczko mu czasami tak troszkę błyszczy, ale zdaje się, że ma przytkany kanalik i po prostu, ale nie całkiem. Czasami się odtyka. O, widzisz, jak tam ci skaczą za dupskiem? No, skaczą tam, popatrz, pozwalały spółek. Karolku, ty chciałeś dobrze, tak? A ta małpa jak zwykle. Tak. O, kochany koteczek. A ty co, małpa mała? Kto się pobawi piłeczką? Oni się bawią. O, tam kotek siedzi na półce. Tak. No, Karolek aż sztąkami przebiera, tak się chce bawić z kotkami. Zdaje się, że z wujkiem najlepsze są zabawy. Tak? Dlatego Karolki muszą być razem, kochane moje. Jakie kochane. Nic nie widać, słuchajcie, tyłek jak złoto po prostu. Jak to brzmi? Tyłek jak złoto. O, Karolciu, czyżbyś chciał się pobawić z tym, z Iwem? Ty jesteś naprawdę super kocisko. No, już troszkę przytyłeś. No tam wiadomo, że prześwituje jeszcze ta sierść, która była, o jak pięknie, która była po prostu wydrapana, czy też wypadnięta, ale jest naprawdę dobrze. No, co tam tak hałasują ci ludzie? A ty gdzie? Musisz na tą półkę tam skakiwać koniecznie, tak? Już pozwalałeś mi moje dywaniki. No i co to tam takie strasznie fajnego? A tu kto chodzi? Kto tu może chodzić? No, a byłeś tam wysoko już kiedyś? Ja ci pokażę zaraz. Wiesz, że to jest tron króla? Podejrzewam, że jakby cały pokój był ułożony z tych drapaków, to byłoby najlepiej w ogóle. Super by było. Padł Karolek. No i takie tutaj mamy przypadki. Karol Wielki tutaj dojada, bo on ma apetycik. I Gunia przemknęła i patrzy, co ten wujek wcina. A ten wujek tam wcina. Przyszło rodzeństwo zobaczyć. Siwo Iwuś przyszedł. O, mój Karoleczek tutaj z serduszkiem na łopatce. Tutaj się dzieją niesamowite rzeczy jeszcze. Karolek się bawi pięknie, ale bawi się też, bawią się igiełki, bawią się przed nosem po prostu Karolowi.
Ładowują mu się na jego królewskie łoże. On prosi, pobaw się ze mną. On jest taki słodki. Iwuś, ty też jesteś słodki, pobaw się z kolegą. A kolega taki niewybawiony. Dobrze, że wujek Karol się z nim bawi. Kotuś, nie, proszę. Prawdziwy król. Prawdziwy król. Nie, tego nie będziesz jeść, nie. Ja to zabieram. Nie będziesz tego jeść. Taki wierny, o, wierny kotek. No pobaw się, Iga, z nim. Igunia. Jesteś tam? Jesteś. O, ładnie, właśnie jeden z jednej. I teraz puszczasz jemu. Puszczasz. Puszczasz. No puszczasz, mówię. Ajaj, ja nie da rady. A, widzisz, poleciało. No, coś tam się zajmują dzieciaki sobą. Dobra, zostawiam ich tutaj. Ciotki będą miały fajne, fajne widoki. Berek, nie? Berek powiedział. Taki film taki sobie, ale może potem nagręcimy lepszy. Na razie się żegnamy.